uczniów. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście mi wy mogli być tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Co to dla nas oznacza, miłowanie bracia i siostry? Pan Jezus, dając nam te trzy obrazy, chce nas do siebie przybliżyć, wytłumaczyć, co tak naprawdę jest najważniejsze. Pierwszy obraz to droga. Różne trasy wybaczają nasze życie. Raz są krótkie, a czasami dłuższe odcinki. Czasem trzeba iść pod górę, a niestety rzadziej schodzi się z górki. Ważne jest jednak to, gdzie idziemy, co jest celem, co jest metą. Bowiem droga bez celu jest bez sensu. Stąd, kochani bracia i siostry, musimy ciągle od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nas nie wymagali. Drugi obraz, który pozostawia nam Pan Jezus, to prawda. Już Piłat pytał Chrystusa podczas sądu, co to jest prawda, kiedy On powiedział, że dla prawdy się narodził, że przyszedł na świat po to, by dać świadectwo prawdzie. Czego byśmy nie powiedzieli, jakbyśmy jej nie zdefiniowali, to prawda zawsze będzie najwyższą ceną człowieczeństwa. Mierzy się ją umiłowanie bracia i siostry heroizmem, przerawą krwią, częściej jednak niezrozumieniem, które symbolizuje dzisiaj tak wiele miejsc na całym świecie, gdzie ginęli nasi rodacy, walcząc dla ideałów, dla wartości najwyższych. Dzisiaj może nim być choćby warszawska łączka. Pod wielką brudą piachu nie da się zakopać prawdy. Nie da się jej również zadać betonem. Prawda zawsze jest w celu. Doświadczyło tego wielu naszych bohaterów. Rotmistrz Witold Pilecki, a my wraz z nim stanowczo za długo czekaliśmy, by rozkoszować się tą prawdę. Prawdą, że mamy bohaterów i nie mamy się tego wstydzić. Prawdą, że nasi bohaterowie nie dali się zmanipulować, zastraszyć i ulec okupantowi, bez znaczenia, jakbyśmy to dzisiaj nazwali. Witold Pilecki jest bohaterem, bo broni prawdy, która skreśla się w tych trzech dobrze nam wszystkich samych słowach. Bóg, pokój, ojczyzna. Przeszedł jego Auschwitz, powstanie warszawskie, a zginął w Polsce Ludowej, która miała być wymarzonym światem, a okazała się utopią. Załadowano go świetnie znaną techniką kamieńską, strzałem w tył głowy i zasypano jego ciało piachem. To miał być koniec. Jednak tymczasem przyszedł Chrystus, który ciągle palcem pisze po ziemi. A co takiego? Że On jest drogą i prawdą i życiem. Prawdę broniło wielu ludzi przed nami. Prawdę mamy bronić i my sami. Naszymi szczególnymi patronami znają się dzisiaj choćby kanonizowani wczoraj przez papieża Franciszka w Fatimie, Franciszek i Hiacynta. Prości, biedni, łaskoszkowie z Fatimy. Nie umieli nawet pisać, nie umieli czytać, ale bardzo ukochali Pana Jezusa i Jego Matkę Maryję. To ona objawiła się im 100 lat temu, bo oni okazali się najbardziej wiarygodni, najbardziej godni poznania prawdy. I nie zawiedli jej. Maryja poprosiła, by mówili dorosłym, dzieci, by mówiły dorosłym, o których nie tak zawsze przychodzi nam z obojętnością słuchać. By mówiły dorosłym o narodzeniu i o piekle, które pełne jest grzeszników. I to się nie zmieniło od tych 100 lat. Święci pastuszkowie obronili prawdę w swoim życiu i dziś są w niebie, stając się dla nas niezwykłymi orędownikami. Wielkim orędownikiem prawdy jest również dla nas bez wątpienia święty papież Jan Paweł II. Dobitnie zaświadcza nam o tym zamach z 13 maja 1981 roku. Był następcą świętego Piotra już 3 lata i dał się poznać jako ten, który nie idzie na najmniejsze kompromisy z Polską. Nie pochwalał wojen, komunizmu, torów i wyzwolenia, handlu ludźmi, aborcji, eutanazji.
niewolnictwa, bronił Ewangelii Chrystusa i za to miał zapłacić życie. Jednak tego pamiętnego dnia, jak wyznał po tygodniach spędzonych przy paru, kto inny strzelał, a kto inny prowadził górę. I to był kolejny cud na rynku. A dzisiaj zamachowca, pani Alfa, wybiera się. Ucieka od odpowiedzialności. Mówi, że był jedynie narzędziem poskimkania i samego siebie nazywał Chrystusem, którego nie poznał świat, jak przedtem nie poznali go życia. Pycha, umiłowani bracia i siostry, zabija prawo nas samych i prawo jedynie człowieku. Bronię prawo, zwłaszcza tej niechlubnej. I trzeci okaz, jaki dzisiaj daje nam Pan Jezus, to życie. Nie ma przecież najcenniejszego daru na całym świecie. Chrystus złożył za nas ofiarę z siebie na drzewie krzyża, byśmy my mogli żyć. Umarł i powstał do życia. I to jest również nasza droga. Każdy przecież z nas jest grzeszny. Każdego z nas grzech osłabia, czyli zabija. A On w swoim nieskończonym miłosierdziu ożywia, podnosi przez sakrament. Bez Chrystusa bowiem każda śmierć byłaby bez sensu. I bez Chrystusa każdy grzech niósłby po prostu samo unicestwienie człowieka. Jezus żyje, a my mamy w Nim nasze życie. Umiłowani bracia i siostry, papieskie wołanie przytoczone na początku naszego rozważania, to wołanie sprzed 30 lat jest nadal aktualne. Bo pytanie o sens naszego bytowania i liczne pytanie o sens i szczęście, poszukiwania różnych recept, sposobów, by zapewnić sobie dobrobyt, zawsze streszczają się w tym jednym. Musicie od siebie wymagać. Nawet wtedy, gdyby jedynie od nas nie wymagali. Najczęściej boimy się zmagania z codziennością. Ale to tylko ułuda, diabelskie kłamstwo. Bo kiedy odkryjemy tę na serio, że nie musimy się bać, to jest z nami Chrystus, nasza droga i prawda i życie, to wszystko osiąga najwyższą drogą w naszym życiu. Bo Chrystus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. Wyczynić to z pozostałych.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim obecnym na tej mszy świętej, że zechcieli przyjść do naszej katedry, się pomodlić, by wspomnieć tych wielkich Polaków, którzy odeszli, których imiona powoli poznajemy i wypisujemy na tablicach. Dziękuję pani poseł Marii za to, że od wielu lat zawiedał ten marsz greckiego odbywał się od kościoła, którego do katedry, że tych ludzi są odbyt więcej. To bardzo zależy. Wszyscy cieszymy. Pamiętajmy o tym, którzy żyli przed nami, którzy byli wspaniałymi Polakami. Oni na tą mianę zasłużyli. A my nigdy zapomnieć o nich nie możemy. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo. Te osoby, które wspominamy, za które się modlimy, trzeba szerzyć wiele świadectw ludzi, którzy przez tą gehennę przeżyli. Na pewno wiele możemy powiedzieć obecnie do kompatanów. Ja w swoim życiu doświadczyłem czegoś takiego, kiedy pojechaliśmy w kilku kapłanów do starszego księdza na imię. Tam był starszy kapłan. Wiedzieliśmy, że był w komunistycznym więzieniu. Ale nie chciał o tym mówić. Kiedy siedzieliśmy wieczorem przy herbacie, prosiliśmy, by nam coś powiedział. Co on tam przeżył?